Drodzy bracia i siostry, wielka to radość być wśród was i razem z wielu z wami uwielbiać naszego Pana poprzez modlitwę, poprzez pieśni, poprzez uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej przy nauce apostolskiej. I cieszę się, że jesteśmy razem, że Pan Jezus Chrystus nas spaja ze sobą swoją obecnością i swoją miłością. Was, bracia i siostry, i was, dzieci, które jesteście bardzo ważne dla Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno dzieci są ważne dla swoich rodziców, bo są darem, bo są takie piękne, bo to jest taki cud, bo to tak fajnie rośnie, bo popatrzcie, już zaczyna raczkować, a tu już zaczyna wstawać, a tu już zaczyna coś po swojemu mówić, a tu już powie tata, powie mama. Jakże to jest piękne, jakże to jest wspaniałe. I radością jest słyszeć, gdy rodzice modlą się o swoje dziecko, zanim jeszcze się pojawi. Wspaniała to rzecz. I werset, który dzisiaj jest tutaj wyświetlony, właśnie o tym mówi. Anna, która nie mogła mieć dzieci, modliła się i o swojego syna do Pana, modląc się, prosiła, aby Pan wejrzał na nią, aby mogła mieć syna, aby mogła mieć dziecko, którego będzie mogła wychowywać, pielęgnować i zaangażować się w to wychowanie jako mama, to macierzyństwo. I kiedy już się narodził Samuel, syn Anny, Anna powróciła przed kapłana Heliego, który w tamtym czasie sprawował kapłaństwo w narodzie izraelskim. I Anna mu poszła do Heliego i mówi: o tego chłopca się modliła, no, o tego, którego trzymała jeszcze na ręku, bo on nie chodził, to był dopiero co odstawiony od piersi. I mówiła: o tego chłopca się modliła, a Pan spełni moją prośbę, jaką do niego zaniosła. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. Najważniejsza rzecz, pokora wobec Boga. Pokłonili się tam Panu. Oddali Mu wdzięczność. Chwałę za tego, za to dziecko, które jest darem. Które jest darem od Boga. I Anna mówi: skoro Pan mi go dał, to i ja chcę, aby on należał do Pana. Ponieważ on jest Pański. I drogie dzieci, jesteście bardzo ważne dla Pana Jezusa Chrystusa. Każde dziecko jest ważne dla Pana Jezusa Chrystusa. Bóg jest stwórcą człowieka. Każdego człowieka. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 10 wersecie czytamy takie słowo: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Tendencją ludzi dorosłych jest to, że dzieci chcą takie, no jeszcze małe, niepotrzebne, co one tam znaczą. Może jak dorosną, to coś z nich będzie, ale jak są małe, to takie mało ważne. A Boże Słowo przestrzega i ostrzega: baczcie, abyście nie gardzili kimkolwiek, jakimkolwiek z tych małych dzieci, bo one są dla mnie ważne. Ponieważ aniołowie ich ustawicznie patrzą na oblicze Ojca, który jest w niebie. I Pan Jezus mówi też: cokolwiek byście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Pan Jezus utożsamia się z małymi dziećmi. Dziećmi, które są małe, które dla człowieka dorosłego może nie są jakoś politycznie ważne, dla Pana Jezusa Chrystusa są ważne. Z ust niemowląt, mówi Boże Słowo, zgotowałem sobie chwałę. Dzieci są bardzo ważne dla Pana Jezusa Chrystusa. Bóg jest stwórcą człowieka i uwaga, Bóg jest stwórcą każdego dziecka. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział, 814 strona. Mówi tak, piąty werset. Bóg do proroka mówi tak: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Bóg mówi do Jeremiasza, że zanim się urodziłeś, ja cię wybrałem i to ja cię ukształtowałem w łonie matki twojej. Bóg jest twórcą każdego dziecka i Bóg kształtuje już dziecko w łonie matki. I to jest
piękne i niewytłumaczalne przez jakiekolwiek nauki, jak to się dzieje, że to dziecko tak pięknie w łonie matki się rozwija. Nikt nie potrafi tego wytłumaczyć, wyjaśnić. To po prostu się dzieje. To jest Boży cud. To jest coś, czego człowiek sam z siebie nie jest w stanie wytłumaczyć czy stworzyć. Bóg kształtuje dziecko już w łonie matki. I Bóg już wie, jak ono będzie wyglądało, kiedy pojawi się na świecie, kiedy już mama uśmiechnięta zobaczy swoje dziecko. Bóg jest twórcą każdego dziecka. Dlatego chcemy wysłuchać, w jaki sposób Bóg wypowiada się o dzieciach. Nie człowiek, nie ludzkie pojmowanie światopoglądu, ale jak Bóg wypowiada się na temat dziecka, ponieważ to Bóg jest twórcą człowieka, jest twórcą dziecka. Bóg doskonale wie, kim jest dziecko i jak ma być wychowywane przez swoich rodziców. I gdy człowiek już jako rodzic wychowuje swoje dziecko i szuka mądrości w Bożym Słowie, jest to najlepsza rzecz, jaką może zrobić. Ponieważ Bóg jako Stwórca wie, jak to małe dziecko powinno być karmione, aby właściwie wzrastało duchowo i fizycznie. Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to nie jestem ekspertem. Ale wiem, że dziecko powinno być obdarzone miłością i troską przez swoich rodziców. I to jest najważniejsze. Aby dziecko obdarować miłością i troską, jaką rodzic powinien obdarzyć. Oczywiście rodzic dba o wszelkie inne dobra dla dzieci, które są niezbędne czy potrzebne. Ale najważniejsze jest, aby rodzic obdarzył dziecko miłością i troską. Za co muszę podziękować moim rodzicom. Bo dali to, co najważniejsze. I to jest najważniejsze. Aby dziecko w domu, w którym jest, mogło wzrastać w tej miłości, w tej trosce, w mądrości, która wypływa z Bożego Słowa. Ponieważ gdy dziecko jest wychowywane i ta mądrość czerpana jest z Bożego Słowa, ono wyrośnie na dobrego człowieka. Mężczyznę czy kobietę, obojętnie. Ale z sercem, w którym mieszka Chrystus. Pierwsza Mojżeszowa, 33 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 33 rozdział, 5 werset. A gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł: a ci kim są dla ciebie? Odpowiedział: to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył sługę twego. Jakub zdawał sobie doskonale sprawę, że dzieci, które ma, są darem od Boga. Mówi do Ezawa: to są dzieci, które łaskawie dał mi Bóg. I zarówno pierwsza księga Mojżeszowa, 48 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 48 rozdział, 9 werset. Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: to moi synowie, których dał mi tu Bóg. Józef również doskonale zdawał sobie sprawę, że dzieci, które ma, są darem od Boga. Czy masz świadomość jako rodzic, że dziecko, które masz, to jest dar od Boga? Dar, o który należy dbać, który należy pielęgnować. Nie jest rzeczą czy przedmiotem, ale jest osobą. Jest człowiekiem. Dziecko, które masz, jest darem od Boga. Prezentem, o który Anna bardzo się modliła. I ona doceniała ten dar. Dzieci są niezwykle ważne. Psalm 128. Psalm 128. 3-4 wersy. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Z tego fragmentu wywnioskować możemy, że dzieci są błogosławieństwem. Że Bóg obdarza dziećmi,
I człowiek może to odebrać jako błogosławieństwo od Boga. Ten dar. Również psalm 144, 12 werset. Niech synowie nasi będą jak rośliny, dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię. Ten fragment znowuż opowiada, że dzieci mogą być radością i chlubą dla swoich rodziców, ozdobą domu. Że dzieci są błogosławieństwem. W Starym Testamencie posiadanie dzieci było znakiem Bożego błogosławieństwa. Ludzie wręcz wyczekiwali na swoje potomstwo. Było to największe szczęście. Przynosiło rodzinie chlubę i szacunek w narodzie izraelskim. Tak były postrzegane dzieci. I gdybyśmy czytali Boże Słowo, to w Piśmie Świętym nie ma obawy przed pojawieniem się dzieci. Nie ma obawy. Oraz oprócz pewnego wyjątku w Bożym Słowie, 1 Mojżeszowy 38 rozdziału, kiedy ktoś nie chciał wzbudzić potomstwa, to Bóg ukarał za ten czyn tych ludzi, ale oprócz tego wyjątku, to w Bożym Słowie nie istniała kwestia unikania potomstwa. Gdyż wiedziano, że dzieci są darem od Boga i wiedziano, że są błogosławieństwem i wiedzieli, że to jest przyszłość narodu. I że Bóg ma w tym upodobanie. Zresztą księdze Mojżeszowi na samym początku, jakbyśmy czytali, Bóg tak mówi do człowieka. Salomon napisał w Przypowieściach Salomona w 15 rozdziale 6 wersie, że koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. Tutaj u Salomona widzimy pewną współzależność, że dzieci, synowie synów są koroną starców, a dzieci są chlubą, a chlubą dzieci są ich ojcowie. A więc dzieci szczycą się swoimi rodzicami, a rodzice szczycą się swoimi dziećmi. I to wszystko spaja Chrystus. Mówimy, że w życiu różnie bywa. Że czasami dzieci bywają wzgardzone. Widzimy czasami, że rodzice bywają wzgardzeni przez swoich dzieci. Ale to wszystko dzieje się dlatego, że w czyich sercach nie ma prawdziwej miłości Chrystusowej. W prawdziwej miłości Chrystusowej dzieci są chlubą dla rodziców, a rodzice są chlubą dla dzieci. I tak powinno być. Jeżeli Chrystus mieszka w sercu człowieka, bo dziecko rośnie i każde dziecko musi się na nowo narodzić. Bo człowiek rodzi się dwa razy. Wpierw cieleśnie, ale musi się narodzić duchowo. Tak jak Pan powiedział do Nikodema. Mimo tego, że Nikodem już był dorosłym człowiekiem, cieleśnie się urodził, Pan Jezus do niego mówi, musisz się na nowo narodzić. Każdy człowiek musi indywidualnie przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Nie załatwi za nas tego nikt inny. Ani wierzący rodzic, ani wierzące dziecko. Wierzący rodzic nie zrobi tego za dziecko, a wierzące dziecko nie zrobi tego za rodziców. Każdy człowiek musi się na nowo narodzić. I każdy, kto się na nowo narodzi, jest przeznaczony do Królestwa Bożego. A więc, gdy Pan Jezus Chrystus mieszka w sercu człowieka, to ta zależność, ta radość z bycia ojcem, z bycia dzieckiem jest wspaniała. I szczególne znaczenie, między innymi, dzieci podkreślone jest w Bożym Słowie. To znaczenie jest ważne. Dzieci w Starym Testamencie, w narodzie izraelskim, nie były umniejszane. Ich znaczenie nie było pomniejszane. I dzieci zawsze były tam, gdzie głoszone było Słowo Boże. Tam, gdzie Mojżesz objaśniał drogę pańską, tam były obecne dzieci. Nie tylko ich rodzice. Otwórzmy 5 Mojżeszową, 35. 31 rozdział. Mojżeszowa, 31 rozdział. 12-13 werset. Zgromadź lud
mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga waszego, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Zobaczcie, że słowo Pana jest wypowiadane nie tylko do dorosłych, ale i do dzieci. Dzieci były niesłychanie ważne, aby od małego słyszeli wolę Bożą, Boże prawo. Aby, czytamy, nie tylko słuchali, ale i się nauczyli tego prawa. Zobaczcie, że dzieci były gromadzone, zgromadźcie, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, były gromadzone, aby się uczyły bojaźni Bożej. Aby pilnie spełniały Boże prawo, Bożą wolę. I aby opowiadały o tym następnym pokoleniu. Psalm 78. I w 78 psalmie czytamy takie słowa od 1 do 7 wersetu. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Widzimy, jaką ważność tutaj Bóg poprzez psalmistę przykłada do tego, aby dzieci uczyły się Bożego prawa, Bożej woli, aby ojcowie przyprowadzali dzieci do Boga. Dzieci są niesłychanie ważne i dobrze, gdy rodzice mają świadomość tego, jaką wartość ma ich dziecko, jakie jest wspaniałe i jakie jest ważne dla Pana Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus poświęcał dzieciom czas. Mimo tego, że pełno ludzi dorosłych było wokół Niego i się do Niego pchali, to Pan Jezus miał czas dla dzieci. Ponieważ dla Pana Jezusa Chrystusa dzieci były i są i będą bardzo ważne. I Pan Jezus mówił o ich znaczeniu, o znaczeniu dziecka. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 13 wersetu. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Jakże Pan Jezus Chrystus pokazuje, jakże dzieci są ważne w Jego oczach. Uczniowie musieli nauczyć się tego. Uczniowie musieli nauczyć się od swojego mistrza tego, jak ważne są dzieci. Aby ich nie zaniedbywać, aby ich nie lekceważyć, aby im nie zabraniać przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. I tym, którym zależy na dzieciach, na ich dobru, na ich przyszłości, to najlepsze, co mogą zrobić, to zawsze chcieć przyprowadzić dzieci, przyprowadzić swoje pociechy do Chrystusa. To jest najlepsza rzecz, jaką rodzic może zrobić dla swojego dziecka. Przyprowadzić go do Pana Jezusa Chrystusa, który jedynie jest drogą, prawdą i życiem. Bez Jezusa życie będzie puste,
bez Jezusa życie będzie bezcelowe. I ile zagubionych młodych jest ludzi dzisiaj, to nie muszę mówić. Sami doskonale wiemy, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Dlatego najlepszym, co rodzic może zrobić dla dziecka, to przyprowadzić go do Chrystusa. Do prawdziwej miłości Chrystusowej. Bo bez Chrystusa życie będzie puste i bezcelowe. Bo grzech. Jezus nadaje sens. Jezus nadaje sens i nadaje cel, nadaje wartość. Ten, który jest źródłem życia, jest życiem. A więc ja wierzę w to, że rodzice kochają swoje dzieci i że robią dla dziecka to, co mogą. Jednak najlepsze, co rodzic może zrobić dla dziecka, to przyprowadzić go do żywego, prawdziwego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Dziecko to osobny człowiek, który rośnie. Człowiek, który rodzi się fizycznie. I Pan Jezus również urodził się jako dziecko. Co jest bardzo ciekawe. Pan Jezus urodził się jako dziecko. Pokazując w ten sposób, jak ważny jest w życiu człowieka etap dzieciństwa. Ten etap dzieciństwa jest bardzo ważny w życiu człowieka. I Pan Jezus również jako dziecko rozwijał się, kształcił, poznawał. Ten etap dzieciństwa jest bardzo ważny. Listy Nowego Testamentu również ukazują, jak cenny jest, aby w tym czasie dzieciństwa przybliżać dzieciom postać Pana Jezusa Chrystusa. I takim wspaniałym przykładem jest Tymoteusz i list Pawła, który do niego napisał. 2 Tymoteusza 1:5. Nie będziemy czytać całego listu. Ale przeczytajmy jeden werset. 5 werset 1 rozdziału 2 listu Pawła do Tymoteusza. I Paweł napisał następujące słowa. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Apostoł Paweł przywodzi sobie wspomnienie o babci i o matce Tymoteusza. I mówi, ja pamiętam, jak twoja babcia i twoja mama prawdziwie były kobietami, które wierzyły w Pana Jezusa Chrystusa. I pamiętam, jak one żyły Chrystusem. I pamiętam, jak ciebie przyprowadzały do Chrystusa, Tymoteuszu. Jak cię opowiadały o wspaniałych dziełach Bożych. Jakże ważne było to, jakże ważny był wkład Euniki i Loidy w dzieciństwo Tymoteusza, gdy przyprowadzały ich do Chrystusa. Bo on z chwilą nowonarodzenia, z chwilą nawrócenia posiadał całą tą wiedzę, całe to doświadczenie swojej babci i swojej mamy, która w tym czasie nawrócenia była wielkim błogosławieństwem dla Tymoteusza. Ponieważ on te bogactwo już miał. Dlatego cenne jest i ważne, aby dzieci przyprowadzać do Chrystusa, aby dzieciom opowiadać o wspaniałych dziełach Bożych. Ponieważ apostoł Paweł dalej mówi, ponieważ znasz od dzieciństwa te pisma, które mogą cię obdarzyć mądrością w twoim dorosłym już życiu. Dzieci się uczą. Ważne, aby uczyły się czegoś wartościowego. Dzieci są bardzo ważne. I na koniec powiem, zacytuję werset z Bożego Słowa. Wierzę, że jesteście rodzicami, którzy kochają swoje dzieci. Ja wiem, że takimi jesteście. I że to, co najważniejsze, to, co najlepsze można zrobić, to robicie. A więc przyprowadzacie swoje dzieci do Pana Jezusa Chrystusa. I werset, który chcę zacytować, to jest werset z Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału, 5 wersetu. Kto przyjmuje jedno takie dziecie, w imię moje, mnie przyjmuje.